A to miłe, co powiedział Dariusz Jarecki. Liczy się zespół, a nie to, kto będzie grał i strzelał bramki. Popatrzmy na najciekawsze fragmenty tej pierwszej połowy. 7 minuta, Mirosław Barcik, 19 metrów, ale świetnie interweniuje Pilarz. Dobre uderzenie, dobra interwencja. Dobrze, że został kilka metrów przed bramką wysunięty, bo inaczej gdyby był cofnięty, trochę nie obroniłby tego strzału. Polonia nie rezygnuje. Barcik dośrodkowuje piłkę w polu karnym. Czekają sobie obrońcy ruchu, czekają i czekają. No to wreszcie Jarecki strzela. Ale jednak ten strzał Barcika mimo wszystko wydawał mi się groźniejszy. No tam Pilarz musiał się też nagimnastykować. To była 9 minuta meczu. I dwie najciekawsze akcje. Akcja Janoszki Polonii. Będzie teraz. Tak, indywidualnie ładnie. Janoszka. Tak. Ja dwóch obrońców Polonii, no ale ten strzał... Może gdyby nawet jeszcze podciągnął trochę w stronę bramki, to byłaby miał szansa zagrać do partnera. Bo przesunęliby wszyscy obrońcy. Kolejna akcja porządnej Kielcach, uderzenie. Jednak zbyt łatwe dla no, powiem tak, z tych naszych fragmentów, które mamy, to jeszcze raz akcja Krzysztofa Nykiela. Wynika jednak niezbicie, że bardziej soczyste te strzały Andrzeje. Zwycięstwo Gdomskiej Polonii 1-0. Popatrzmy właśnie na najciekawsze fragmenty tej drugiej połowy. 51 minuta. Kobylik dośrodkowuje Jarecki. Ach, jak pięknie. Tak, on był w ogóle niekryty. Nabiegał z dalszej odległości, niebrany pod uwagę. Ale świetnie też mam wrażenie, że Jarecki patrzył po prostu na piłkę, nie zwracał uwagi na to, co dzieje się wokół niego. Wyszedł w powietrze, uderzył bardzo mocno, no i co najważniejsze, skutecznie. Ruch, no długo czekaliśmy na odpowiedź ruchu, to już końcowe strzał fragmenty Krzyśka tego Nykiela, meczu. Tak, Nykiel świetnie, Gąsiński. Dobrze wypatrzył tu Marcin Zając, zdecydowanie zagranie na Krzyśka Nykiela, który wyszedł zamysłony i mały Woza pokonałby Gąsińskiego, który dobrze się zachował w tej sytuacji.